Witamy wszystkich bardzo serdecznie, zarówno nasze dwie panelistki dzisiejsze, Miriam Kołak i Maję Dobiasz-Krysiak, jak i wszystkich uczestników, tych, którzy są z nami na żywo, ale także tych, którzy będą nasze nagranie odtwarzać później, bo webinaria, które nagrywamy w tym tygodniu i w przyszłym, będziecie mogli sobie odtworzyć w każdym dowolnym i takim dogodnym dla Was czasie. Rozpoczynamy dzisiaj cykl ABC Edukacji Kulturowej, szkolenia dla kadr kultury. Cykl został pomyślany w ten sposób, żeby z myślą o tych osobach, które będą startować w konkursie z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i priorytetu drugiego, czyli edukacja kulturowa. I w ramach cyklu organizujemy 10 spotkań zorganizowanych wokół 5 tematów. Na każdy temat przypada jedno webinarium i jeden warsztat. I te tematy są w bezpośredni sposób związane z kryteriami tego konkursu. Dlatego właśnie może warto odtworzyć i wziąć udział w warsztatach, żeby jakoś tak lepiej przygotować się właśnie do pisania wniosku. Ja się nazywam Katarzyna Hajbos i pracuję w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w Centrum Praktyk Edukacyjnych. I dzisiaj to spotkanie dla Was poprowadzę i będę dbać o to, żeby pytania, które przysyłacie tutaj na naszym webinarze, ale także przez Facebooka, czy przekazujecie mi je wcześniej, po prostu wybrzmiały dzisiaj. I dzisiejsze spotkanie odnosi się do, tak jak powiedziałam, jednego z tematów. I ten temat to jak skutecznie i sensownie realizować działania społeczne w partnerstwie. Zatem będziemy rozmawiać o tym, jak stwarzać realne partnerstwa, takie, które po prostu pozwolą nam stworzyć lepsze działanie społeczne. No i w tym temacie zaprosiliśmy dwie ekspertki, Maję Dobiasz-Krysiak i Miriam Kołak-Pleśniak. I nasze panelistki, może zaczynając od Mai, dr Mai, są związane głównie z Mazowieckim Programem Edukacji Kulturalnej, o którym pewnie Wam trochę opowiedzą podczas prezentacji. Maja związana jest też z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest antropolożką kultury, wspiera takie projekty, działania społeczne, można powiedzieć, że jest taką tutorką w działaniach społecznych, kulturalnych. Miriam, która pracuje z Mają w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej, jest też związana z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu w Uniwersytecie Warszawskim. Poza tym właśnie w ramach programu odpowiada za takie działania komunikacyjne, promocyjne, więc wspiera projekty od takiej strony właśnie komunikacji i promocji działań kulturalnych. No ale też o ich doświadczeniach i wiedzy na pewno się dowiecie przez samą prezentację. Ja tylko jeszcze powiem, przypomnę, że spotkanie jest nagrywane, ale jak najbardziej zachęcamy do włączenia się i wysyłania nam pytań w ramach Q&A na webinarze czy na Facebooku. I ja po tym, jak nasze panelistki skończą swoją część, włączę się na chwilę, ażeby właśnie rozpocząć tą część dyskusyjną. Zapraszamy. Przekazuję głos Mai. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać dobrze. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie poprowadzimy razem z Miriam. Struktura będzie taka, że ja zacznę i w pewnym momencie przekażę jej głos, a na sam koniec, jeżeli będzie taka potrzeba, zrobimy sesję pytań i odpowiedzi i będziemy już na nie odpowiadać we dwie. Naszym dzisiejszym tematem są partnerstwa i skuteczne i sensowne działanie w partnerstwie. Akurat tak się zdarza, że obie jesteśmy zaangażowane we wspieranie projektów, działań, procesów, które bardzo często realizowane są przez różnych partnerów. Ale właśnie, dzisiejsze spotkanie, zacznijmy może od takiej małej refleksji nad tym, czym w ogóle jest
partnerstwo. Partnerstwo. Kiedy przygotowywałam się do tego spotkania, pomyślałam, że zaczniemy od definicji, tak bardzo porządnie, i wpisałam definicję słowa partnerstwo na początku w słownik języka polskiego i wyskoczyła mi taka króciutka definicja, że jest to równe traktowanie siebie nawzajem. No, więc postanowiłam sprawdzić to krzyżowo i wpisałam to samo pojęcie w wielki słownik języka polskiego, gdzie definicja już była troszkę bardziej złożona, że partnerstwo to relacje między osobami lub państwami, które traktują się nawzajem jak równe. To, co mnie zaskoczyło w tych dwóch definicjach, to to, że w obu pojawiało się słowo równe. Tak więc to równość jest taką wartością bardzo istotną, jeśli chodzi o budowanie partnerstw. No więc czym jest ta równość? Wielki Słownik Języka Polskiego podaje, że jest to stan panujący w społeczeństwie lub określonej społeczności, w których wszyscy mają te same prawa i wszystkich obowiązują te same zasady postępowania. Więc kształtuje się nam tutaj od razu taki obraz partnerstwa jako takiej relacji, która zakłada równość pomiędzy dwoma aktorami, dwoma albo trzema aktorami. Wszystkich obowiązują te same prawa, wszyscy mają te same obowiązki, ale co w tej definicji może nie pada, ale myślę, że jest kluczowe dla naszych dalszych rozważań, to, że równość nie oznacza w tym wypadku takiej matematycznej tożsamości, że w partnerstwach kulturowych ta równość oznacza również różnorodność, czyli to, że ci partnerzy mają różne kompetencje, są odpowiedzialni za różne obszary w danym partnerstwie, mają różną wiedzę, czasami również mogą różnić się na poziomie postaw, ale obowiązują ich te same zasady i mają zbliżone, pewnie ustalone na początku podziałem obowiązki. Wydaje mi się, że jest to takie dość kluczowe do zrozumienia w ogóle idei partnerstwa, bo często wydaje się, że wpiszemy we wniosek partnerzy, będzie ich wielu, będzie to dobrze wyglądało. No tak, ale rzeczywiście, jeżeli chcemy realizować projekt w partnerstwie, to te dwie zasady równości i różnorodności myślę, że warto zawsze mieć z tyłu głowy i warto się do nich odnieść. Jeżeli chodzi o to, z kim realizujecie projekty, to proponuję Wam wpisanie tego w taki wspólny Answer Garden. To jest takie proste narzędzie do zbierania odpowiedzi, więc bardzo proszę, żeby ci z Państwa, którzy są teraz z nami, mogli, wpisali ten adres answergarden.ch /15-24-510 w swoją wyszukiwarkę. Tam pojawi się taka ramka i pytanie, z kim najczęściej realizujesz projekty? Ja wpisałam tutaj trochę przewrotnie mama, chociaż relacja między rodzicami a dziećmi prawdopodobnie nie zakłada równości. O tak, dziękuję Miriam, udostępniła nam też ten adres w czacie. I za jakiś czas zbierzemy odpowiedzi, zastanowimy się, z kim najczęściej realizowane są nasze projekty, nasze działania. Tutaj jeszcze ode mnie taka mała wskazówka, taki mały bonusik. Jeżeli szukacie Państwo takich darmowych programów do partycypacyjnej pracy online, to ja też dzielę się takim moim małym blogiem, a tak naprawdę mikroblogiem, czyli Tumblerem, który się nazywa Studnia z narzędziami i tam gromadzę sobie od jakiegoś czasu właśnie takie małe narzędzia jak Answer Garden, czy Mentimeter, czy kilka jeszcze innych takich prostych narzędzi, które umożliwiają jakikolwiek kontakt z grupą podczas zajęć online, więc on tutaj też jest na dole na tej stronie. Z kim najczęściej realizujemy projekty? Zastanówcie się Państwo, wpiszcie, a my przejdziemy dalej.
Więc mamy już te dwie zasady o równości i różnorodności. A teraz spróbujmy zastanowić się nad kolejnymi cechami partnerstwa. Chciałabym Państwu pokazać jedno z partnerstw pomiędzy kulturą a oświatą, które stało się podstawą programu Sztuka Zaangażowania Rezydencje Artystyczne w Szkołach, który koordynowałam, kuratorowałam w Centrum Edukacji Obywatelskiej przez kilka lat. Chciałabym pokazać Państwu film z jednej z rezydencji. To jest edycja z 2019 roku, która odbywała się w trzech ośrodkach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Tam zarówno rezydentka, jak i nauczycielka, która realizowała program rezydencyjny, dzielą się swoimi refleksjami na temat tego, jak budować partnerstwo. Obejrzyjmy. Jak to tutaj zrobić? O, już Państwu puszczam. Było trochę ciężko, bo byłem już zmęczony i ta trema mnie przeżerała i po prostu tak czułem, że się cały trzęsę, ale dalej leciałem, nie? Leciałem cały czas. Wszystko było fajne, bo uczyłem się nowych rzeczy. I najpierw nie umiałem tego zrobić, ale później jakoś tak się nauczyłem. Może w następnym roku bym chciał jeszcze mieć takie zajęcie, bo one były takie, mnie rozwijały taką pamięć. Mi się w sumie podobało to wszystko, no bo to jest dla mnie dobre. Tak jak sobie wyjdę, będę na taką płytę i sobie przypomnę, jak kiedyś tak byłem w ogóle. No. Jakie były Wasze wrażenia z robienia tych dłoni? To było takie, wydawało się proste zadanie, czy trudne? Trudne? Proste. Proste. Mam wrażenie, że dobrze się sprawdza taki model, w którym jest wychowawca czy nauczyciel na miejscu, który zna grupę, działa z nią w różnych kontekstach i przychodzi ktoś z zewnątrz, artystka, artysta i proponuje jakieś swoje narzędzia, swoją metodę, swój sposób rozmowy. Myślę, że to się fajnie sprawdza. Pierwsze chwile to był taki dystans i taka niewiara w siebie. Bo z taką niewiarą w siebie te dzieciaki tu przychodzą, są czasami, udaje się, że zaczynają wierzyć. Czasami. Z taką niewiarą zaczynali, ale myślę, przełamali. Właśnie to, co ty tutaj mówisz, Agnieszka, że każdy pokazuje nagle coś swojego indywidualnego. Ta metoda to było też działanie poprzez akceptację pewnego procesu twórczego, który polega na tym, że czasem się nie wie, czasem nie wychodzi albo nie wygląda specjalnie efektownie, ale ważne jest to, że próbujemy i że podejmujemy wysiłek, próbujemy jakiejś metody, techniki, której w życiu nie wykorzystywaliśmy. Myślę, że co jest cenne jeszcze? Cenne jest to, że robili te działania wspólnie, nie indywidualnie, tylko w grupach albo całą grupą i że to zjednoczyło na pewno te dzieciaki. Pootwierało. To nie są dzieciaki z masowych szkół, z dobrych jakichś warszawskich szkół, w których jest dużo projektów, dużo działań, gdzie one są gdzieś przebodźcowane różnymi ofertami. U nas takie działania właśnie projektowe mają ogromny sens. Słuchajcie, tu macie syntezator, to jest taki w zasadzie instrument muzyczny. Tu macie taką jakby klawiaturę. Ja wam to zaraz dam i spróbujecie może sobie sami z tego coś zrobić. Przyjeżdża ktoś inny, ktoś, kto może stać się właśnie ważny,
mają szansę pokazać się na nowo, z czystą kartą, z gdzieś, kto nie zna ich historii i od razu nie ocenia, nie patrzy przez ten pryzmat. Ja bym chciała podziękować chłopakom, tym, którzy brali udział w słuchowisku oraz tym, z którymi miałam przyjemność pracować. To nie jest tak, że tylko ja na nich oddziaływałam, ale oni również dużo mnie nauczyli. Przede wszystkim pokory, dystansu, wdzięczności i szacunku do życia. Okej, chłopacy są z nami dzisiaj. Dobra, a to wolności może trochę strasznie. Prawda? Okej, dobra. Artyści w ten sposób działają i taka młodzież też może w ten sposób działać. Fajnie jest po prostu pokazywać im, że tak można, że to nie musi być od razu świetny efekt, że nie trzeba się zajmować tym, czym się już umiesz zajmować, bo jesteś w tym świetna. Więc no, tak naprawdę wspólnie eksperymentowaliśmy. Więc dla mnie jest to bardzo ciekawa praca twoja, taki twój znak jakiś, który dużo strasznie o tobie mówi. Naprawdę mam takie poczucie, że w tej naszej wspólnej pracy dotykaliśmy rzeczy, które są ważne. Znaczy, że dotykaliśmy tematów, które są ważne. I mnie osobiście ta praca poruszała. Dobrze, obejrzeliśmy film z rezydencji, który był też takim filmem refleksyjnym i opowiadającym tak naprawdę w dużej mierze o metodzie. Jak widzicie Państwo, tam zarówno rezydentka, jak i nauczycielka opowiadały trochę o tym, jaka była ich rola. Jaka jest rola osoby, która prowadzi grupę, która jest ekspertką w pewnym sensie od swojej grupy, ale także od swojej instytucji. Tutaj nie mieliśmy takiej typowej szkoły, prawda? Tylko młodzieżowy ośrodek wychowawczy, który rządzi się trochę innymi prawami. Natomiast rzeczywiście te prawa i zasady są i one muszą zostać w projekcie bardzo silnie zaakcentowane, dlatego że inaczej projekt po prostu nie będzie mieć swojego rusztowania. Natomiast artystka również opowiadała o swoich metodach, które były i artystyczne, i wychowawcze. One miały również taki właśnie element budowania grupy, wchodzenia do grupy przez kogoś, kto ich nie zna, kto sprawia, że dzięki temu świeżemu spojrzeniu oni czują się jak osoby, które mają tabula rasa, prawda? Zupełnie białą, świeżą, nową kartę, nie mają tego obciążenia, jeszcze ich role grupowe nie są rozpoznane, natomiast on proponuje nowe metody, nowe działania, które mają taki charakter, po pierwsze procesualny, po drugie charakter przekraczania pewnych granic, prawda? Przekraczania swoich umiejętności, zaczynania czegoś nowego, w czym jeszcze nie jesteśmy dobrzy. Ale w tej opowieści, w każdej opowieści filmowej, oczywiście nie jest tak, że mamy tylko bohaterów tego filmu. Zawsze jest jeszcze to oko kamery i ktoś, kto za tą kamerą stoi, kto wybiera kadry, kto tę opowieść nam opowiada, snuje. No i tutaj rzeczywiście tą trzecią stroną partnerstwa była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, koordynująca, tutaj w tym wypadku zatrudniająca Pole Rożek do zrobienia filmu, koordynująca ten projekt i sprawiająca, że mógł się on w takim, a nie innym wymiarze pojawić.
chciałabym właśnie Państwa zachęcić do tego, żeby w swoich partnerstwach myśleć o triadach. No trzy, to jest taka trochę w kulturze naszej magiczna liczba, tak? Zawsze mamy tych trzech braci, zawsze mamy te potrójne próby i za trzecim razem się udaje, do trzech razy sztuka. Ale też mamy takie próby doceniania właśnie triad, chociażby w nauce czy w działaniach kulturalnych, tak? Często pewnie część z Państwa ma za sobą studia z zakresu nauk społecznych. Mówi się o tym, by stosować triangulację metod, czyli żeby badając jakąś rzeczywistość, badać ją na trzy sposoby, na przykład obserwacja uczestnicząca, wywiad i archiwalia. Bardzo też ciekawym podejściem jest podejście Edwarda Sodży, który mówi o tym, że aby dobrze rozpoznać jakąś rzeczywistość, należy jej rozpatrywać w takich dualnych kategoriach binarnych opozycji, czyli nie stosować myślenia dialektycznego w dialogu, dobre, złe, prawda, kłamstwo, tylko stosować myślenie właśnie trialektyczne, czyli coś, co zawsze jest pomiędzy tą prawdą, a tym kłamstwem, coś, co uzupełnia, coś stanowi nową, coś, co stanowi jakiś taki punkt wyjścia do właśnie nowych, niestandardowych rozwiązań. Ale nie tylko w naukach społecznych, no, również w działaniach społeczno-kulturalnych, na przykład barter, taka metoda rozwijana przez Odin Teatret, Kai Bredholt, który jest animatorem barterów w Holste Bro w Danii, od lat mówi, że dobry barter to barter trójstronny, prawda? To taka metoda wymiany pomiędzy trzema stronami, bo gdy wymieniają się dwie strony, dochodzi do antagonizmów, po prostu do tego, że ludzie zaczynają ze sobą rywalizować. Trójstronny barter trochę rozbija ten taki antagonistyczny charakter wymiany. Mówimy też na przykład teraz w takiej narracji o roli biblioteki, nowej roli biblioteki, mówimy o tym, że biblioteka może być tak zwanym trzecim miejscem, prawda? Jest cała teoria Oldenburga o trzecim miejscu, miejscu, które nie jest miejscem pracy, które nie jest domem, ale jest na przykład, czy w kulturze anglosaskiej, na przykład pubem, czy biblioteką, czy domem kultury, w którym przebywamy po pracy, ale nie jesteśmy w domu, prawda? To jest to miejsce, w którym odbywa się to, co społeczne. Często też mówimy o tym, że teatry alternatywne, teatry oparte o grupę teatralną, to tak zwane trzecie teatry, prawda? Tak więc wszystko to, co ma być jakieś alternatywne, nowatorskie, co ma właśnie wychodzić w przyszłość, otwierać pewne nowe zjawiska, ale też, tak jak w triangulacji metod badawczych, wszystko to, co ma potwierdzać i domykać taką całość, to właśnie triady. Więc tak samo myślmy o partnerstwach. Nie dość, że mają być oparte o równość, nie dość, że mają doceniać różnorodność, to myślmy także o nich w kategoriach partnerstw potrójnych. No i właśnie, co mogliby ci trzej aktorzy robić? Jakie mogłyby być ich role? Aktor pierwszy, no to na przykład oświata, tak jak w tym wypadku, który oglądaliśmy. Aktor drugi to artysta czy animator, animatorka, ktoś ze świata kultury. I aktor trzeci, czyli kto? Czyli ktoś, kto wychodzi poza te dwie role i ma taką trochę funkcję ogarniającą, spinającą. Jeżeli Państwo chcecie pobawić się w taką uzupełniankę tych ról, to ja proponuję wykorzystać kolejne narzędzie, którym jest Jamboard. To jest taka tablica umożliwiająca przyklejanie takich wirtualnych post-itów ze swoimi pomysłami. Jak wejdziecie Państwo na ten adres shorturl.at/aol09, to będziecie mogli na naszym Jamboardzie przypinać w te trzy miejsca swoje pomysły, czym zajmuje się tak naprawdę aktor z pola oświaty, czym zajmuje się aktor z pola kultury, no i jaka jest rola tego trzeciego aktora, prawda? Tego, który domyka tę triadę.
Pobawcie się, poznajcie narzędzie, pododawajcie te karteczki, zobaczymy, jakie były wasze intuicje. To też dla nas jest zawsze ciekawe, żeby mieć jakąkolwiek informację zwrotną od państwa. I widzę, że tutaj na czacie Miriam wysyła też ten skrócony URL do Jamboarda, który będziemy mogli później zobaczyć. No ja oczywiście też wypełniłam te trzy pola po to, żeby móc Państwu powiedzieć, w jaki sposób ja z moich doświadczeń widzę rolę tych trzech aktorów. No więc tak. Aktor z pola oświaty. To jest osoba, która oczywiście przynosi do projektów młodzież i uczestników. Oni mogą być widzami, mogą być współtwórcami, mogą być odbiorcami tych działań. Pewnie lepiej, żeby byli współtwórcami. No i ten aktor od razu widać, że jest zbiorowy, tak? To nie jest aktor tylko pod postacią nauczycielki, nauczyciela, ale widzimy, że to jest cała grupa, prawda, która przychodzi z tego świata edukacyjnego i wzbogaca nam projekt. Ona też osadza nasz projekt w kontekście, to znaczy to jest tak, że tego typu projekty zawsze będą w jakiś sposób szkolne, tak? One zawsze będą w pewnym sensie wpisywały się w ten charakter szkoły, dlatego że oprócz tego, że tego typu aktor coś nam daje, to on także wprowadza pewne zasady, pewne ograniczenia, ten kontekst instytucjonalny, który tutaj nam dany projekt kształtuje. No a ten aktor z pola kultury, to analogicznie do tego, co zauważyły same dziewczyny w firmie, on wprowadza nowe narzędzia, wprowadza nowe, świeże spojrzenie. Często jest to takie spojrzenie, które umożliwia myślenie krytyczne. Często jest to takie myślenie, które właśnie w duchu edukacji kulturowej umożliwia też otwarcie się na nowe sposoby interpretacji kulturowej. On wchodząc w te ramy instytucjonalne zawsze je troszeczkę rozciąga, zawsze je troszeczkę rozpycha. Często też może się z tą instytucją zderzać i tutaj no, zawsze się pojawi pewne pole konfliktu, prawda? Pewne pole takiego tarcia. Pewne pole na jakieś sytuacje problematyczne. No ale jest ten aktor trzeci, to nasze oko kamery, ten nasz koordynator, moderator. I to jest też taka postać, która może na przykład te konflikty neutralizować, prawda? Od której mogą te konflikty się w pewien sposób odbijać, która może być jakimś takim agregatem, która może być też katalizatorem pewnych procesów. To może być też osoba odpowiedzialna za ewaluację, no ale również jako, że mamy w partnerstwie tą prymarną zasadę równości, może być to też osoba, która jest stroną w konflikcie. Tak więc tutaj im więcej aktorów wprowadzamy, tym więcej jest możliwości jakby gdzieś znalezienia się w takim obszarze problematycznym. Dlatego ten trzeci aktor wedle moich spostrzeżeń, wedle moich doświadczeń, to taka osoba, która powinna przede wszystkim zapewniać równość w partnerstwie. To gdzieś na niej powinna ta zasada równości polegać, ale to także taka postać, która powinna wykazywać się no, ogromną empatią. Tutaj ten koordynator, ta osoba, która zbiera, to jest osoba, której tak naprawdę rolą w pewnym sensie jest to, by empatyzować, by słuchać, by odbierać telefon, by odbierać maila i agregować gdzieś wszystkie informacje. To jest także osoba, która może na przykład zbierać dokumentację i publikować ją na stronach internetowych, dbać o komunikację, o promocję. Więc jakby tych ról tego trzeciego aktora może być wiele. Jest to gdzieś tam niby taka niewidoczna rola, bo nie ma jej w tym filmie, prawda? To ona jest tą osobą, która tę sytuację stwarza, tę sytuację aranżuje,
Natomiast no bez niej bardzo często okazuje się, że to jeden z partnerów musi przejąć tę rolę. Tak więc trzeci aktor, bardzo intensywna, bardzo potrzebna w projekcie rola. Kto to może być w naszej sytuacji? Albo kolega, koleżanka z pracy, albo zaprzyjaźniony NGO, albo ktoś, kto zgodzi się wejść w to partnerstwo w takiej roli koordynacyjnej. Raczej nie zachęcałabym żadnego z partnerów do tego, żeby taką rolę pełnił. Raczej oddałabym to pole dla tego trzeciego aktora, do tej trzeciej strony. Ja w tym momencie się wyłączę i przekażę głos Miriam, ale jeszcze będę zbierać przez ten czas, jak Miriam będzie mówić, Państwa odpowiedzi w Mentimeterze i w Answer Gardenie, tak żeby pod koniec może się jeszcze do nich odnieść. Tak więc na razie dziękuję i przestaję szerować ekran. Dobrze, dzień dobry. To ja przejmuję jako partner Mai dzisiaj. W temacie przejmuję głos i moja część to będzie taka część, w której pokażę bardziej przykłady działań realizowanych w partnerstwach i to w bardzo różnych partnerstwach, w których ci aktorzy są z różnych porządków, czasem to może być zaskakujące. Wszystkie przykłady będą opierały się jakby o naszą społeczność MPK-owiczów i MPK-owiczek. Kto to jest? MPK-owicze i MPK-owiczki to są ludzie, którzy w jakiś sposób są związani z Mazowieckim Programem Edukacji Kulturalnej. Czy są laureatami, czy też brali udział w jakimś naszym działaniu. My po prostu ich tak traktujemy jako taką jedną wielką społeczność, dlatego że w myśl też dzisiejszego spotkania dla nas te relacje to jest podstawa. Może zacznę od prezentacji niespodzianki, którą ostatnio zrobili nam MPK-owicze i MPK-owiczki, bo to będzie taki dobry wstęp. Natomiast po tej części z przykładami trochę opowiem o tym, dlaczego relacje i partnerstwa są takie ważne też z punktu widzenia komunikacji i powiedzmy promocji, ale widoczności, nazwijmy to widocznością. Także proszę o chwilę cierpliwości. Muszę teraz z Państwem podzielić się moim ekranem. Cześć, witamy w Wytworze w Rzucowie. Jestem Gosia. Są tu razem ze mną Marta, Piotr i Łukasz. Dokładnie 2 lata temu miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w objeździe studyjnym organizowanym przez Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej. Było to niezwykłe spotkanie, podczas którego poznałam animatorki i animatorów działających po sąsiedzku. Z niektórymi z nich nawiązaliśmy bliższe relacje. I tak to oto wspólnymi siłami realizujemy projekt zatytułowany Wspólnie dla Rzucowa dajemy głos historii. Głównym celem tego projektu jest zachęcenie lokalnej społeczności do dzielenia się historycznymi pamiątkami, a także upowszechnienie niezwykle ciekawej historii Rzucowa i okolic. Jesienią 2018 roku miałem przyjemność uczestniczyć w objeździe kulturalnym, który został przygotowany przez Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej. Był to dla mnie niezwykły czas, bowiem poznałem fascynujących ludzi. Część z nich jest obecna tu w dworze w Rzucowie. Jest to Piotr, Marta i Małgosia. Wspólnie uczestniczymy w kolejnym projekcie. Po 2 latach znowu odwiedziłem to miejsce.
Jest mi niezwykle miło gościć w tych przystępnych progach. Często myślę też o innych uczestnikach tego objazdu i podpatruję, co robią. Są to naprawdę bardzo interesujące projekty. Myślę też, że wspólnymi siłami możemy też tworzyć coś zupełnie wyjątkowego i tak właśnie się stało podczas tego projektu, który miał nam uświadomić, jak ważna jest historia lokalna, w jaki sposób możemy ją przedstawiać, animować. Dla mnie było to pewnego rodzaju wyzwanie, ale cieszę się, że miałem możliwość przybliżyć historię miejscowości, w której na co dzień pracuję, to jest historię Jurze. Myślę, że idea Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej ma sens. MPEK łączy ludzi. Dzięki temu, że poznaliśmy się podczas objazdu, to możemy dzielić się pomysłami, naszymi umiejętnościami i możemy wspólnie realizować ciekawe działania. W tym wypadku wokół historii. Ja w projekcie zajmuję się ożywianiem historii i buduję kolaże wideo. Cieszę się ogromnie, że mam tak wspaniałych przyjaciół, z którymi mogę pracować, działać. Jak się mówi hura, to tam, jak im więcej, tym wiecie co, tam trochę to... Tak? Czyli pozdrawiamy wszystkich Jemblekowiczów? Tak. Dobra. Trzy. Pozdrawiamy wszystkich Jemblekowiczów. Mam nadzieję, że było dobrze widać film, w razie czego proszę o sygnał na czacie. A ja teraz wracam też do szerokości. To na chwilę uciekłam, ale już wracam z naszą prezentacją. Dobrze. MPKowicze i MPKowiczki w filmie mówiły o tym, że cieszą się, że mogli się poznać i że zawiązali relacje i razem realizują projekt. Więc zanim opowiem kilka słów o tym projekcie, chociaż oni sami go zdążyli przybliżyć, to cofnę się tak krok. Cofnę się o krok i tutaj jest zdjęcie właśnie z naszego pierwszego objazdu studyjnego Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej z wizytą u siebie po subregionie radomskim. Ten objazd odbył się w październiku 2018 roku i to też był, wspominam go z sentymentem, dlatego że był to początek mojej współpracy przy Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej. Koordynowałam organizację tego objazdu. I jak zobaczycie tutaj, spojrzycie na te uśmiechnięte twarze, to z łatwością odnajdziecie na pewno Martę Łabęcką, która wystąpiła w filmie, Łukasza Babulę, Piotrę Piastę i Małgosię Sęg. I tak się właśnie stało, że zgodnie z tym, co mówili w filmie, poznali się właśnie podczas pierwszego objazdu. I czym są te objazdy i dlaczego są tak istotne też w kontekście naszego dzisiejszego spotkania? Dlatego, że jednym właśnie z założeń, głównych założeń objazdowych było stworzenie przestrzeni do poznania się różnych animatorów i animatorek, edukatorów i edukatorek z województwa mazowieckiego, z
tworzenie takich przyjaznych warunków do zacieśniania więzi, do wymiany doświadczeń, wymiany inspiracji. Jak to funkcjonuje? W objeździe bierze udział około 20-25 osób i przez 3 dni od piątku do niedzieli podróżujemy po 6-7 miejscowościach w danym subregionie i gospodarze różnych miejsc opowiadają o tym, jakie działania prowadzą. To, co jest istotne, to właśnie to, że gospodarze są też uczestnikami objazdu, więc tutaj czują się też, czują się równi, mają równe relacje z wszystkimi, jest mnóstwo czasu, żeby też po wizycie studyjnej móc porozmawiać o wrażeniach, móc wymienić się tymi inspiracjami, doświadczeniami, żeby zadać też pytanie takiemu gospodarzowi lub gospodyni. Co ciekawe, właśnie podczas pierwszego objazdu gościliśmy u 2 osób z tego filmiku, który przed chwilą widzieliście, i był to właśnie Piotr Piasta, odwiedzaliśmy jego pracownię w rodzinnej wsi oraz dwór w Rzucowie u Małgosi Sęk. Dobrze, myślę, że możemy przejść dalej. Czyli tak, tutaj ta relacja, ta więź zawiązała się dzięki Mazowieckiemu Programowi Edukacji Kulturalnej, który dał taką przestrzeń, dał możliwość na poznanie się i zacieśnienie tych więzi. I tym sposobem udało się nawiązać jakieś przyjaźnie, znajomości, które z czasem ewoluowały do wspólnego, bardzo dużego projektu. Wspólnie dla Rzucowa dajemy głos historii. To już jest taki projekt, który jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jest to projekt, który otrzymał grant, więc to już jest tutaj poważna sprawa, a zaczęło się tak od jakiejś mniej formalnej sytuacji, która została właśnie zaaranżowana przez tego trzeciego aktora, którym był MPEK. Co też istotne, myślę, nasi MPEKowicze i MPEKowiczki z subregionu radomskiego mieli też możliwość przetestowania swoich takiego partnerstwa już zawodowego bardziej, ponieważ podsumowując naszą wyprawę do subregionu radomskiego, zorganizowaliśmy majówkę we dworze w Rzucowie i w ramach tej majówki MPEKowicze i MPEKowiczki, którzy byli laureatami naszej nagrody za społeczne działania twórcze w subregionie radomskim, włączyli się w tą organizację wydarzenia we dworze w Rzucowie. Koordynował to dwór w Rzucowie, Fundacja we dworze, natomiast właśnie laureaci i laureatki, ale również uczestnicy objazdu mogli się w to zaangażować. Czyli już wtedy mieli daliśmy im pole do eksperymentu, do doświadczenia i okazało się, że im to wychodzi, tak, że działanie w partnerstwie to jest to, co mogą robić, a następnie poszli dalej i zorganizowali swoje duże działanie. W międzyczasie były też mniejsze różne akcje, które organizowali, w których jakby osią stał się dwór, to miejsce, ta przestrzeń stała się idealnym miejscem do różnych eksperymentalnych działań i jakoś tak stała się tą osią, która łączy naszych MPEKowiczów i MPEKowiczki z subregionu radomskiego. Natomiast teraz projekt Wspólnie dla Rzucowa polega na tym, że w związku z tym, że w okolicach nie ma żadnej instytucji, która zbierałaby informacje, archiwa na temat okolicy,
Nasi tutaj uczestnicy, twórcy projektu postanowili wziąć to w swoje ręce i stworzyli projekt, w ramach którego właśnie zachęcają społeczność lokalną do przekazywania różnych pamiątek, wspomnień, historii, fotografii, a to wszystko obudowane jest jeszcze warsztatami, tworzeniem artystycznych filmów z materiałów, które zbierają. I na czym polega w sumie tutaj to partnerstwo tak głębiej, oprócz tego, że oni realizują wspólnie ten projekt? Czym się wymieniają? Wymieniają się przede wszystkim wiedzą i kompetencjami, ponieważ każdy z zaangażowanych animatorów ma inne doświadczenie. Jak już wiemy, Gosia Sęk ma dwór i jest mega pasjonatką lokalnej historii i zaraża tym innych i przyciąga do siebie. Piotr Piasta jest artystą wizualnym, więc tak jak powiedział w filmie, tworzy materiały, robi warsztaty na temat tego, jak można ożywiać w artystyczny sposób materiały archiwalne, pamiątki, tworzyć taką reinterpretację historii i tradycji. A na przykład Łukasz Babula jest historykiem, ma ogromną wiedzę na temat lokalnej historii, więc dzieli się też taką wiedzą z zakresu archiwistyki czy historii, tak? Czyli mamy różnych aktorów i mamy tutaj, to jest taki przykład partnerstwa między animatorami, takiego partnerstwa opartego o wymianę kompetencji, wiedzy, doświadczenia. Co jeszcze jest istotne, ja myślę, że nie uciekałabym od tego takiego też bardzo ludzkiego czynnika, czyli to, że ci ludzie dzięki projektom stworzyli, ta ich relacja jest też przyjaźnią i wiemy też, że oni prywatnie się przyjaźnią i prywatnie mają więzi i to jakby też oczywiście wspomaga to, sprawia, że ten projekt jest bardziej taki wiarygodny i że łatwiej trzyma się całości, tak? Także zachęcam do zapoznania się z projektem wspólnie dla Rzucowa. Dajemy głos historii i przechodzimy do następnego miejsca, do następnej miejscowości i do następnego projektu realizowanego w partnerstwie. Będzie poetycko, dlatego że trafiamy do Iłży. Jeszcze do niedawna główną atrakcją turystyczną i symbolem Iłży był zamek, który wznosi się nad miastem i jak przejeżdża się przez Iłżę, trzeba, po prostu główna droga tuż pod zamkiem jest wytyczona, więc każdy, kto przejeżdża przez Iłżę, musi zobaczyć ruiny tego pięknego zamku, bardzo charakterystycznego i górującego nad Iłżą. I do Niedolna, będącego takim głównym symbolem i jakby był traktowany jako takie główne dziedzictwo Iłży. I od tego zamku też trochę zaczyna się historia Leśmiana, dlatego że kolejny MPkowicz, tak się złożyło, że też uczestnik pierwszego objazdu, Norbert Jastalski wrócił po wielu latach do Iłży, z której pochodził, i jego przyjaciel wkręcił go w projekty związane z zamkiem, ponieważ Norbert jest artystą plastykiem, pomagał tworzyć różne materiały plastyczne, takie rocznicowe, też związane z zamkiem. Tymczasem ten sam przyjaciel, z którym pracowali wokół zamku, zaczął przed nim odkrywać historię pewnego domu i przepięknego sadu, który znajduje się nad tym domem. Jest to dom rodziny Sunderlandów. Jak się okazało,
Ta rodzina gościła u siebie podczas wakacji, ale nie tylko, Bolesława Leśmiana oraz Jana Brzechwę. I ta historia tak zafascynowała Norberta oraz jego przyjaciół z Iłży. Zaczęli jakby wnikając w tą historię i przeglądając różne dokumenty, doszli do tego, że właśnie to miejsce, ten sad za tym domem, to chyba jest legendarny malinowy chruśniak, który pojawia się, który jest bohaterem wiersza Bolesława Leśmiana. I w ten sposób postanowili coraz głębiej i głębiej wchodzić w tą historię rodziny Sutherlandów, tego miejsca oraz Leśmiana. I tak się stało, że zarazili tą swoją miłością do Leśmiana również gminną, miejsko-gminną bibliotekę w Iłży. I okazało się, że to partnerstwo to jest taki też strzał w dziesiątkę. Dlatego, że teraz spójrzmy, mamy dwóch partnerów, tak? Mamy miłośników, pasjonatów tematu tutaj dziedzictwa lokalnego i mamy bibliotekę. I co oni mogą między sobą wymieniać? Więc miłośnicy Leśmiana dali ideę, dali misję, dali pasję, dali treści merytoryczne, dali całą historię, całą narrację. Natomiast biblioteka zyskała świetny temat, wokół którego można i gromadzić zbiory, i wokół którego można promować bibliotekę, i można organizować mnóstwo czytelniczych wydarzeń i różnych aktywności w mieście Iłża. Czyli wyszła jakby ze swoimi działaniami poza mury, zyskała nowych czytelników, nową publiczność, nowych gości, tak? Stała się otwarta, gdzieś też mogła odświeżyć swój program działań. To, co jest ważne, to, że biblioteka daje też takie zaplecze formalne. Jest instytucją, więc też ułatwia organizację różnych wydarzeń, ma zaplecze logistyczne, ma doświadczenie w formalnościach, gdzie osobom takiej nieformalnej grupie działania, po prostu pasjonatów i miłośników jakiegoś tematu, ciężko byłoby niektóre rzeczy móc załatwić, móc wystąpić o jakieś pozwolenia i tak dalej. Więc tutaj stworzyło się idealne partnerstwo wokół czytelnictwa, literatury, poezji, dzięki miłośnikom i bibliotece. Nie skończyło się na malinowym chruśniaku i organizowaniu tam różnych wydarzeń. To poszło dalej zdecydowanie. Dzięki temu powstała między innymi etażerka, czyli tutaj na zdjęciu widać takie miejsce, które stoi w przestrzeni Iłży, w której można się wymieniać książkami, taka biblioteka społeczna. Oprócz tego powstał cykl imprez Akademia Pana Jana skierowana do dzieci i jest to taki konkurs recytatorski, ale tutaj w ogóle połączony jakby z tą historią Brzechwy i Iłży i osadzony w tym kontekście. Spotkało się to z tak dużym zainteresowaniem społeczności, że w tym roku, mimo pandemii, nie odwołano Akademii Pana Jana, tylko Akademia Pana Jana przeszła w tryb wirtualny i dzieci recytowały wiersze na filmikach. Te filmiki były udostępniane dalej.
to partnerstwo zaowocowało czymś jeszcze. Sprawiło, że Iłża zyskała nowego patrona, nowego bohatera. I dzięki temu, że poparła to też miejska instytucja, gdzieś nasi bohaterowie, miłośnicy Leśmiana zyskali takiego ambasadora, tak, kogoś wiarygodnego, bo instytucja jednak ma wiarygodność, zyskali też widoczność, bo trafili też do odbiorców biblioteki i sprawili, że jeżeli pójdziemy teraz do jednej z kultowych lodziarni w Iłży, to będziemy mogli tam zamówić lody właśnie inspirowane postacią Bolesława Leśmiana i malinowym chruśniakiem. Także widzimy, że to partnerstwo wpłynęło też na markę miasta, ale nie byłoby to tak możliwe, gdyby zajmowali się tym tylko jakaś grupa pasjonatów. Tutaj jednak instytucja pomogła właśnie wzmocnić wiarygodność, widoczność, dotarcie. Chciałabym teraz jeszcze przeczytać Państwu cytat, jak właśnie Norbert opisuje tą ich współpracę. W malinowym chruśniaku spotkali się kiedyś poeci Jan Brzechwa i Bolesław Leśmian. To miejsce trwa i zaprasza, a znajduje się w Iłży, obok zamkowego wzgórza. Poeci odwiedzali tutaj swoją ciotkę, Gustawę Sunderland. Spacerowali po iłżeckich uliczkach, łąkach i wąwozach. Poszukajmy ich śladów w poezji, na fotografiach, we wspomnieniach. I taka się zrobiła ta Iłża. Iłża jest poetyckim miastem, miastem Leśmiana. I mówiąc o tym partnerstwie, chciałabym powiedzieć o kilku istotnych kwestiach. Już odchodząc od samego przykładu i tego, co dzieje się w Iłży, chciałabym trochę podkreślić rzeczy, o których mówiłam, ale żeby były jeszcze bardziej jasno, wyraźnie wybrzmiały. Często organizując różne wydarzenia, działania, projekty, zapominamy o partnerach, którzy są najbliżej albo którzy są najoczywistsi. Tutaj rzeczywiście Leśmian, biblioteka, idealne połączenie i mogłoby być tak oczywiste, że mogłoby też umknąć komuś. To, co sprawia też, że nie myślimy często o współpracy z instytucją, to jest na przykład to, że nasze działanie jest za mało osadzone, jest za bardzo może ideą, jest zbyt małe, wymaga dodatkowych środków albo nie ma środków. Myślimy, że instytucja, która ma tak bogaty program, nie ma dla nas czasu. I dlaczego miałaby wejść w kolejne partnerstwo z jakąś grupką zapaleńców, tak, która nie niesie za to sobą, nie wiem, właśnie na przykład budżetu grantu czy czegoś. A wcale tak nie jest. I właśnie to, o czym mówiłam, co zyskała też biblioteka w Iłży. Pamiętajmy, że instytucja, wchodząc w partnerstwo z animatorami, animatorkami, z pasjonatami, właśnie zyskuje po pierwsze nowych odbiorców, zyskuje takie odświeżenie, zyskuje nowy program, zyskuje wyjście poza mury instytucji ze swoimi działaniami. Takie partnerstwo sprawia, że te działania instytucji są zdecydowanie bardziej partycypacyjne. Więc mieliśmy już przykład projektu, który jest realizowany w partnerstwie
poprzez relacje różnych animatorów i animatorek kultury. Teraz mamy przykład partnerstwa pasjonaci, animatorzy, tacy oddolni i animatorki kultury i instytucja miejska. A teraz będzie dość nietypowy przykład. Na chwilę. O, dlatego, że tym przykładem będzie przepraszam, na chwilę zniknęłam. Nie wiem dlaczego, chyba miałam jakiś problem techniczny. Mam nadzieję, że już jestem z powrotem i wszyscy mnie widzą. Dobrze, zatem mamy kolejny przykład. Alternatywny dom kultury, kawiarnię Łoskot Cafe. I zanim zacznę opowiadać o tym przykładzie, chciałabym podzielić się z Państwem filmem, który zrealizowaliśmy w ramach nagrody dla Łoskot Cafe, dlatego że Łoskot Cafe wygrało w konkursie Alter Grant. Alter Grant jest to nagroda dla przedsiębiorczych animatorek i animatorów kultury, dla ludzi, którzy prowadzą swoje działania nie tylko w oparciu o granty, dotacje publiczne, ale właśnie potrafią pozyskiwać środki od mecenasów, z działalności gospodarczej, tworzyć bartery, o których mówiła Maja. Także proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz pokażę Państwu film, a później go skomentuję. Ja sobie nie przypominam takiego miejsca. Takiego, w którym się dzieje różne rzeczy z różnych dyscyplin i no, z takim klimatem po prostu jak tutaj. No Sochaczew to było wyzwanie. Wcale nie mieliśmy jakiegoś takiego odzewu, że słuchajcie, Sochaczew jest idealnym miejscem na działania kulturalne. Tutaj naprawdę spotkania literackie będą miały szeroki odbiór. Tutaj się przychodzi z ulicy i staje się współorganizatorem tych eventów. Jest jakiś taki układ tutaj partnerski. Można przyjść z jakimś pomysłem, prawda? Są bardzo otwarci na propozycje. Przykładem jestem ja. Wyszłam z tą propozycją do właścicieli, aby zrobić wieczorek szachowy amatorski dla każdego, kto tylko będzie miał ochotę. Nawet ci, którzy chcą się po prostu nauczyć. Lubię obejrzeć dobry film. Spotykamy się co dwa tygodnie tutaj w grupie takich kilkunastu osób. Siadłyśmy po prostu z Kasią, porozmawiałyśmy, że fajnie by było, gdyby stworzyć taką grupę dla kobiet, żeby po prostu przyjść na pogaduchy, wypić kawę, porozmawiać o swoich jakichś tam sprawach. Radek siedział z nami, więc wymyślił nazwę Koło Gospodyń Miejskich. Przede wszystkim to ma być miejsce związane z kulturą, ale też miejsce społeczne, tak? My raczej nie nastawiamy się na biznes stricte taki mocno komercyjny. Ważniejsze są dla nas relacje międzyludzkie. Mają też umiejętność przede wszystkim zjednywania sobie zarówno tych takich bardzo młodych ludzi, jak i tych troszkę starszych. Mogę powiedzieć, że Zoja uwielbia przychodzić tutaj, siadać przy barze i rozmawiać, szczególnie z panią Kasią, prawda? A oni też takie dają poczucie dzieciakom, że są ważnymi postaciami. Całe przebywanie w tym miejscu po prostu czuję się jak ten, jakbyśmy byli częścią jakiejś większej, szerszej społeczności. W Łoskocie wszyscy są znajomymi, tak? I to potem przenosi się też tak na ulicę później, gdzieś dalej. Łoskot jest takim miejscem alternatywnym, które
no jest poza wszelkimi tutaj systemami biznesowo-politycznymi. Jak chciałem coś tworzyć, to chciałem to stworzyć z osobami najbliższymi i osobami też szczerymi, tak? Że nigdy nie zakładałem, że będę wchodził w kooperację z instytucjami biznesowymi bądź publicznymi, gdzie ktoś będzie ode mnie wymagał przysługi za przysługę. Stworzyliśmy praktycznie nowy model, nieistniejący w tym mieście wcześniej. I zawsze mówimy, że Łoskot to nie jest miejsce, tylko to są ludzie. Tak. Dobrze. Mam nadzieję, że materiał Państwu się podobał. To jest mój ulubiony materiał chyba, jeżeli chodzi o materiały altergrantowe. I też bardzo lubię tę historię. Podoba mi się to, co robi Łoskot, ale nie dlatego wybrałam go za przykład. Tylko on pokazuje też zupełnie inne spojrzenie na kwestie partnerstwa i budowania relacji. W filmie przedstawione zostały działania tego miejsca, ale w żołnierskich słowach powtórzę. Łoskot Cafe to kawiarnia, która działa w Sochaczewie, prowadzona przez małżeństwo. Kawiarni, oprócz takiej oczywiście działalności kawiarnianej, bardzo, bardzo ważnym elementem jest kultura i działania społeczne. Co istotne, właściciele Łoskotu podchodzą do tego z tak dużym zapałem, że na przykład w czasie pierwszego lockdownu po wybuchu pandemii, kiedy musieli zawiesić swoją działalność, stworzyli taki cykl webinarów zamknięci w domu, otwarci na Chciałam się tylko zapytać, czy dobrze mnie widać i czy dobrze mnie słychać, dlatego że miałam przez chwilę coś mi zawiesiło, ale myślę, że już jest wszystko w porządku. Także tak, gdyby mnie nie było słychać, o, widzę, tutaj się pojawia czat. Jest ok, dobrze, super. To powtórzę. Na jedno spotkanie zamknięci w domu, otwarci na kulturę, czyli cykl spotkań z postaciami kultury, zaprosili Agnieszkę Holland, która przyjęła ich zaproszenie. To jest jedna z dobrych stron działania online, że rzeczywiście ludzie z całego, mieszkający naprawdę w odległych miejscach, mogą się spotkać. I pewnie w normalnych warunkach trochę ciężej by było, żeby pani Agnieszka Holland odwiedziła kawiarnię Łoskot. Tymczasem udało im się stworzyć takie spotkanie. Co jest takiego ważnego i niezwykłego w tym miejscu i na co warto zwrócić uwagę, bo myślę, że to jest bardzo dobra praktyka. To jest to, o czym mówi na sam koniec właścicielka Łoskotu, że Łoskot to nie miejsce, to ludzie. Tutaj mamy przykład takiego partnerstwa oddolnych animatorów kultury, jednocześnie prowadzących przestrzeń, prowadzących miejsce, które staje się osią do realizacji różnych działań, przestrzenią do realizacji działań, z mieszkańcami, którzy są ich gośćmi, są ich klientami, gośćmi kawiarni, przychodzą normalnie do nich na kawę.
Tymczasem dzięki podejściu właścicieli zmieniają swoją rolę i stają się współtwórcami tego miejsca, a jednocześnie współtwórcami tak naprawdę alternatywnego domu kultury, bo liczba wydarzeń, które się odbywają i inicjatyw naprawdę jest duża. Pokazy filmowe, koncerty, jam session, spotkania, dyskusje, dyskusyjny klub filmowy, koło klub szachowy. Naprawdę mamy bogatą ofertę kulturalną. I co dają nam dwie strony w tej relacji? Znaczy, po pierwsze, tak, jest to partnerstwo, które oparte jest o takiej, na zaufaniu, na relacji, na sympatii, znowu zaufaniu, ja myślę, że to jest też takie słowo klucz dzisiejszego spotkania, na równym traktowaniu. To jest też to, o czym mówi pani w pewnym momencie w filmie, która mówi o podejściu Łoskotu do dzieci, tak, że one się tam czują równe, na równi, czują się swobodnie. A jednocześnie wszyscy są różnorodni, mają różnorodne pasje i z różnych względów przychodzą do tego miejsca. Także mamy miejsce, przestrzeń, Łoskot zapewnia miejsce, przestrzeń, zapewnia inspirację, zapewnia zachętę, zapewnia tę swobodną atmosferę, ale też właśnie jest motywatorem, tak? Podsuwają trochę też te pomysły, jak tutaj pani mówiła, że może byśmy się z dziewczynami spotykały, no to zróbmy tak koło gospodyń miejskich, troszkę tak motywują, są motywatorami dla społeczności lokalnej, żeby działać, natomiast społeczność lokalna jako, powiedzmy, partner daje od siebie pomysły, kolejne inspiracje do działania, publiczność, poszerza kanały dotarcia, dlatego że ta widoczność wzrasta. Jeżeli moi znajomi chodzą do Łoskotu, ja wiem, że tam coś się dzieje fajnego, idę i później zachęcam innych. Czyli jakby ta nasza sieć kontaktów się powiększa, ale też zapewniają taki po prostu program artystyczny i społeczny, kulturalny, tak, który tam się odbywa. Czyli znowu mamy, to jest ta wymiana, odbywa się obopólnie, obie strony, mamy tak zwaną sytuację win-win, tak, obie strony wygrywają. I kawiarnia, i mieszkańcy Sochaczewa, którzy wreszcie mają miejsce, w którym nie tylko napiją się pysznej kawy, czy zjedzą lunch, ale też będą mogli zrealizować swoje pasje albo po prostu wziąć udział w ciekawym wydarzeniu. To, co jest istotne na przykład w przypadku takich miejsc, i myślę, że dotyczy to zarówno Rzucowa, i Łuży oraz Łoskotu, to to, że kiedy tymi naszymi partnerami staje się, mamy ich wielu, umiemy budować głębokie relacje z partnerami różnymi, czy to ze społecznością lokalną, czy z innymi lokalnymi animatorami, którzy tak naprawdę tworzą wokół nas społeczność, bo ich osoby, które działają w ich projektach, zaczynają też działać w naszych projektach. Czy jak to się dzieje w Iłży, gdzie mamy tutaj z jednej strony pasjonatów historii lokalnej, dziedzictwa, poezji i mamy bibliotekę, kiedy tworzą się takie rozgałęzione partnerstwa, nasza pozycja jest umocniona. Dlatego, że ciężej, że się tak brzydko wyrażę, ruszyć lub popsuć opinię kogoś, albo nie wiem, zdecydować o zamknięciu jakiegoś miejsca, czy zdecydować o tym, żeby jakiś projekt się nie odbywał, w momencie, w którym za tym projektem stoi całe grono ludzi, cała społeczność właśnie skupiona wokół naszych różnych partnerów i kiedy te relacje są tak silne, że one już przechodzą
ponad relacje zawodowe, relacje formalne, a bardzo często, jak słyszeliście w filmikach czy w mojej opowieści, przeradzają się w takie relacje po prostu, czy przyjacielskie, bardzo bliskie. Dobrze. Więc chciałabym, mam nadzieję, że udało się z mojej historii wychwycić trochę takich kluczowych słów, takich haseł, które moim zdaniem są bardzo ważne. I mam nadzieję, że te przykłady dobrze je obrazują. Takie słowa klucze związane z budowaniem partnerstw, z tym, co jest w tych partnerstwach ważne i co jest ważne, żeby te relacje były pogłębione i żeby przynosiły nam efekty, które byśmy chcieli mieć. Czyli po pierwsze na pewno ludzie, a ludzie tworzą te relacje, które często mogą zmienić się w relacje nawet przyjacielskie, a to buduje zaufanie do instytucji, zaufanie do animatorów, zaufanie do miejsca, pasja. O wiele łatwiej jest budować partnerstwo i relacje, kiedy mamy pasję, która nas łączy. Tak będzie w przypadku na przykład rzucowa, czyli pasją jest zainteresowanie do dziedzictwa, tak? Zainteresowanie dziedzictwem, historią lokalną. Tak samo będzie w Iłży. W Łoskocie pasją jest po prostu jakaś miłość do kultury wśród gości i twórców miejsca, którym jest Łoskot. Kolejna rzecz to jest misja. Misja, jeżeli określimy swoją misję i wartości, które są u podstaw tej misji, o wiele łatwiej będzie nam budować partnerstwo i relacje. Miejsce lub lokalność, tak? Lub przestrzeń. To jest też rzecz, wokół której łatwo budować relacje, wokół której można jakby tak mocniej skupić ludzi, czy skupić różne instytucje, różnych partnerów. Współpraca, czyli to jest też to, o czym mówiła na początku Maja, ta równość. Równość, ale jednocześnie różnorodność. Współpracujemy, wymieniamy się, to nie jest sytuacja, w której tylko jedna strona czerpie i druga, a druga oddaje z siebie. Wymiana. Wymiana kompetencji, wymiana wiedzy, wymiana inspiracji, wymiana doświadczeń. Także myślę, że to są te słowa klucze, to są takie osie, wokół których można budować relacje i wokół których zbudowane są te partnerstwa, te relacje, które zaprezentowałam przed chwilą. Tak jak mówiłam, kilka słów dotyczących tego, w jaki sposób partnerstwa i relacje wpływają na widoczność projektu, bo nie byłabym sobą, gdybym kilku słów o tym nie powiedziała, zwłaszcza, że zajmuję się na co dzień właśnie komunikacją i promocją. Tak jak powtarzałam, budowanie relacji i partnerstw, gromadzenie wokół siebie różnych ludzi, różnych instytucji, różnych organizacji sprawia, po pierwsze, że poszerzamy grono odbiorców naszych, czy uczestników, czy współtwórców naszych działań. Poszerzamy kanały dotarcia, czyli nie dysponujemy już tylko stroną, czy Facebookiem naszej organizacji, czy naszej grupy działania, ale możemy też korzystać z Facebooka, newslettera, strony, instytucji, z którą współpracujemy, czy miejsca. Wzmacniamy swoją wiarygodność. Skoro tyle osób zdecydowało się zaangażować w projekt, w sensie postanowiło go współtworzyć, tak, podpisuje się pod nim,
to znaczy, że jest wiarygodny, że jest godny zaufania. A poza tym ci ludzie, którzy są zaangażowani w projekt, będą o nim mówili na swoich kanałach, będą się dzielili zdjęciami, relacjami z tworzenia tego projektu, więc ta wiarygodność będzie jeszcze większa, bo ich znajomi zobaczą, co, o kurczę, Kasia jest zaangażowana w ten projekt, czyli to nie jest ściema, tam ci ludzie naprawdę coś robią i robią fajne rzeczy, muszę się bliżej temu przyjrzeć. Budujemy prawdziwą społeczność, nie musimy wtedy aż tak walczyć o każdego lajka na Facebooku i budować od zera naszą na przykład społeczność, tylko mamy już wokół siebie ludzi, którzy nas lajkują, obserwują, udostępniają. Nie tylko w sieci, ale też po prostu przychodzą na nasze wydarzenia i zabierają ze sobą swoich znajomych. No i marketing szeptany, czyli to, co mówiłam, jeżeli mamy partnerów, mamy z nimi fajne relacje, oni dobrze mówią później o naszej organizacji, czy o naszej grupie działania, czy instytucji i budujemy nasz wizerunek. A nic nie działa tak jak marketing szeptany, czyli od ucha do ucha, polecanie czegoś lub, no niestety pamiętajmy, że może być też negatywny marketing szeptany, no i tego właśnie chcemy uniknąć, bo tak samo, jeżeli ktoś bliski nam powie, że coś było niefajnego, no to jeszcze bardziej mu zaufamy. Także ten marketing szeptany jest bardzo istotny, no i musimy dbać, żeby był pozytywny. Tu jest taki krótki diagram, podsumowanie, czyli budując relacje, tworząc partnerstwa i budując relacje, wpływamy na widoczność naszego projektu, sprawiamy, że jest bardziej wiarygodny, jest go wszędzie pełno, jest widoczny na różnych kanałach, a to go po prostu wzmacnia i sprawia, że więcej osób nas traktuje poważniej, instytucje, organizacje, władze widzą, że jesteśmy godni zaufania, widzą, że jest o nas głośno, jesteśmy mocniejsi, jesteśmy pewniejsi i tak jak nasi miłośnicy Leśmiana w Iłży, możemy mieć własny smak lodów w lokalnej lodziarni. Dobrze. To ja jeszcze tylko w takim razie, korzystając z Państwa odpowiedzi, pokażę, kto może Państwa wspierać w tych skutecznych partnerstwach. Podzielę się ekranem i naszym Answer Gardenem. Czy widać? Chyba widać. Kto może nas wzmacniać, kto może nas wspierać? Mama, widzę, że ma tutaj wiele odpowiedzi. Oczywiście realizowanie projektów z rodziną, wspaniała sprawa, ale mamy tutaj też odpowiedzi z różnych porządków. Czy instytucje, domy kultury, które prowadzone są przez jednostki samorządu, przez miasta, czy też organizacje związane z seniorami, jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, inne organizacje seniorskie, które tutaj pojawiają się na dole, ośrodki pomocy społecznej, które są ciekawymi miejscami gromadzącymi różne lokalne społeczności, ale też mamy tutaj takie społeczności szkolne, nauczyciele, rady rodziców, szkoły jako takie, dużo organizacji pozarządowych, NGO-sy, no i takie lokalni aktorzy, jak rady osiedlowe, jak przyjaciele, powiedzmy,
ale też kina czy artyści. To są wszystkie te osoby, które Państwo wpisali jako możliwe obszary do budowania partnerstw. Oczywiście tych obszarów może być więcej, to czego tutaj nie ma, to chociażby, nie wiem, lokalne sklepy, przedsiębiorcy, to ukłon ku relacjom z biznesem, kościoły też jako lokalne instytucje, które często też gromadzą ciekawe społeczności, ale możemy też na przykład wchodzić w partnerstwa z kupcami na bazarze, jeżeli nasz projekt dotyczy jego lokalnej historii i tutaj również na pewno znajdują się jakieś obszary wzajemnego wsparcia, chociażby wykrzykiwanie nazwy naszego projektu i zaproszenie na finał przez szczekaczkę na bazarowym radio Węźle. Ja jeszcze podsumuję nasze porady dotyczące partnerstw. To, o czym mówiłyśmy, to przede wszystkim próba takiego zadbania o to, by partnerstwo było nie podwójne, by było przynajmniej potrójne, prawda? By przynajmniej ten trzeci aktor rozbijał taki antagonistyczny wymiar tego partnerstwa. Dużo mówiłyśmy o tej równości pozycji partnerów, co często jest trudne i często jest takim postulatem może teoretycznym, natomiast trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy, że ta zasada równości w partnerstwie powinna występować, chociaż nie jest to tożsamość, jest to równość w różnorodności. I te różnorodne zasoby, różnorodna wiedza, różnorodne umiejętności to jest tak naprawdę to, co jest sednem partnerstwa. W tych wszystkich przykładach, które podawała Miriam, żadne z tych działań nie wydarzyłoby się, gdyby nie właśnie suma zasobów, wiedzy, umiejętności, które posiadają ci partnerzy. To, co wybrzmiewało w filmach, szczególnie w tym filmie o Łoskocie, myślę, w małej w końcu miejscowości Sochaczew, gdzie często mówi się o relacjach bardziej jak o znajomościach, które mają nam coś ułatwić. No tutaj w partnerstwie te relacje są niezwykle ważne. Jeżeli taka organizacja czy instytucja jak lokalna kawiarnia ma dobrze działać, to ona musi działać na zasadzie budowania relacji, a nie znajomości. To znaczy rzeczywiście takich autentycznych więzi, które mają taki potencjał społecznościotwórczy. No i to, co jest istotne i to, co my ostatnio w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej bardzo zgłębiamy i wydaje nam się to, szczególnie w tych czasach, gdzie wszystko jest online, jakimś sposobem na to, by te relacje podtrzymywać, to właśnie komunikowanie o sobie nawzajem. My na przykład mamy taki cykl na Facebooku, animator, animatorka tygodnia, niby prosta sprawa, co czwartek pojawia się jakaś osoba z naszej orbity Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej, jakiś działacz, działaczka, artystka albo nauczycielka z województwa mazowieckiego, gdzie działamy. Ale ma ten animator tygodnia, ten cykl dość duży zasięg i dość dużą moc. To znaczy rzeczywiście mamy takie wrażenie, że jest to nie tylko wzmacnianie na polu takiej widoczności, ale też wzmacnianie tej osoby jako właśnie edukatora, edukatorki, animatora, animatorki. To znaczy rzeczywiście jest to taki empowerment i jest to dbanie o widoczność. A w partnerstwie komunikowanie o sobie nawzajem, informowanie swoich publiczności, na przykład facebookowych, że działamy w partnerstwie z tym i tym, może mieć jeszcze większy efekt docierania do publiczności, których wcześniej byśmy w ogóle nie mieli w swoim zasięgu, do takich publiczności nowych, poszerzania tych odbiorców i budowania publiczności właśnie w takim duchu audience development. Tak więc wzmacnianie i widoczność. Miriam, czy chciałabyś coś do tego dodać? Jeśli chodzi o wzmacnianie i widoczność, wiedziałaś o animatorze tego dnia, ale gdzieś rzeczywiście ta
promocja lokalnych animatorów i animatorek, ludzi, bo dla nas też najważniejsi są ludzie, jest jednym z celów, głównych celów MPEK-u i to procentuje. I my widzimy, że wiele rzeczy, o których mówimy, tak naprawdę nie potrzebujemy dużego wsparcia, mówię, medialnego, szukania jakichś dużych partnerów lokalnie, bo lokalnie, dlatego że lokalnie mamy już taką sieć naszych MPEK-owiczów i MPEK-owiczek, ta społeczność jest, przez to, że mamy z nimi, staramy się budować relacje i wspierać, i oni to widzą, wpływa korzystnie na widoczność naszego programu i na to, że coraz lepiej, łatwiej wchodzimy w lokalne relacje i odnajdujemy się tam i jesteśmy widoczni. No tak, więc relacje na D, wszystko. A jak już jesteśmy w temacie relacji i to było ostatnie słowo klucz, które tutaj padło, to mamy dla Państwa, którzy są z nami, którzy też będą oglądać to webinarium w przyszłości, prezent. W naszym programie zrobiłyśmy jako Rada Programowa taki rodzaj kursu internetowego, nazwałyśmy to narzędziownikiem. 4 moduły, które ułatwiają realizowanie takich społecznych działań twórczych, oparte na przykładach właśnie naszych MPEK-owiczów i MPEK-owiczek, czyli między innymi tych osób, które poznaliście Państwo dzisiaj. A propos, zachęcam do obserwowania wszystkich tych osób, o których mówiła Miriam, bo są to żywe, realne osoby mieszkające w moich miejscowościach, które mogą z Państwem podzielić się swoimi doświadczeniami. A my dzielimy się modułem trzecim naszego narzędziownika, który właśnie poświęcony jest dbaniu o relacje, wszelakie relacje. Teraz jest czas na robienie print screenów i kopiowaniu tych linków. Jest to wyjątkowa sytuacja, bo nie dzielimy się tym zazwyczaj tak publicznie. Jest to dość nowa sprawa. Ale zachęcamy do tego, żebyście Państwo pogłębili swoją wiedzę. Jest tam bardzo dużo przykładów, bardzo dużo linków, odnośników, bardzo dużo też ciekawych treści. Myśmy nad tym dość poważnie długo pracowały. Pierwszy temat z tego modułu poświęcony jest w ogóle takiej dynamice tworzenia grupy, procesowi grupowemu. 3 kolejne to próby takiego ustanowienia relacji z instytucjami, które są wokół nas, z partnerami biznesowymi, którzy są wokół nas, oraz taki temat poświęcony miejscom wspólnym, czy my tak naprawdę te miejsca wspólne w ogóle powinniśmy tworzyć i dlaczego, ale też trochę jak to robić, o czym pamiętać. Ostatni temat z tego modułu poświęcony jest właśnie barterowi, o którym wspominałam na początku, czyli tej bezgotówkowej, kulturowej wymianie, która często nawet lepiej się sprawdza niż wymiana gotówkowa w działaniach kulturalnych, więc opanuj barter. No i na koniec, żeby podsumować swoją wiedzę, mamy mały quiz. Quiz samosprawdzający się, który po prostu pomoże nam w jakiś sposób zebrać i podsumować tę wiedzę. Więc dzielimy się, to jest nasz prezent dla Państwa. Mam nadzieję, że przyda się jako taka piguła wiedzy przed złożeniem wniosku w konkursie. Dziękujemy bardzo za uwagę i jeżeli są jakieś pytania, to jesteśmy gotowe je odpowiedzieć. Jeżeli się pojawią później, to rozumiem, że również można je przesyłać do Katarzyny Hajbos, która może je nam w jakiś sposób przekazać, a my bardzo chętnie na nie odpowiemy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Bardzo Wam dziękuję, Maju i Miriam, za bardzo inspirującą prezentację i za dawkę wiedzy. Bardzo też dziękujemy, ja w moim imieniu i też wszystkich innych, za prezent, bo kto nie lubi prezent.
I teraz jest, proszę Państwa, czas, żeby zadać pytania Mai i Miriam, więc w tej sekcji na dole, gdzie widzicie Państwo takie symbole Q i A, tam można wpisać swoje pytanie albo komentarz, więc tam wpisujcie proszę ewentualnie, jeżeli przyjdzie Wam coś do głowy, to możecie też napisać do mnie. Dziewczyny, jakbyście jeszcze jeden slajd przesunęły, to tam będzie też mój, zdaje się, tak, adres mailowy, więc tam możecie Państwo też napisać, czy do mnie zadzwonić do biura. I czekamy na te pytania. Ja ze względu na to, że wiedziałam, że nie wszyscy pewnie będą dzisiaj mogli być, to zrobiłam sobie też taki mały research i popytałam osoby, które będą dopiero odtwarzać webinar, a chciały zadać jakieś pytania i je po prostu sobie zebrałam. No i ze względu na to, że często ta współpraca, o czym też mówiłyście na webinarze, dotyczy współpracy między animatorami, edukatorkami, ludźmi kultury a szkołą, to rzeczywiście najwięcej tych pytań, jakichś takich wątpliwości dotyczyło właśnie szkoły. I były też pytania dotyczące pandemii, ale może na początku te, które właśnie wokół szkoły się osadzały. Głównie często zresztą znamy ten taki problem czy taką trudność związaną z tym, że chcąc współpracować z jakąś szkołą, ludzie kultury często piszą po prostu maila albo dzwonią do sekretariatu na ten ogólny taki kontakt szkoły. No i tam pewnie otrzymują odpowiedź, że dziękujemy za tą propozycję, po prostu ją prześlemy dalej do pani czy dyrektor, czy pana dyrektora, którzy po prostu się zapoznają z ofertą, no i później odpowiedzą, jeżeli będzie taka chęć, czas do uczestniczenia w tych różnych właśnie inicjatywach. No i tak ten kontakt się często kończy. Czy to jest coś, czego też, czy wy doświadczałyście, czy osoby, które w jakiś sposób wspierałyście? No i też jakie na to sposoby, by tego uniknąć? Albo z tym sobie zawalczyć? Ja, jako że w Centrum Edukacji Obywatelskiej pracuję 10 lat i 10 lat realizuję projekty w takim właśnie partnerstwie kultura-oświata, a jeszcze do tego jestem przedstawicielką tego trzeciego aktora, czyli organizacji pozarządowej inicjującej partnerstwo. To mogę tutaj dodać do naszej tabelki z rolami aktorów taką rolę akwizytora, komiwojażera, bo niejednokrotnie zdarzało mi się po prostu chodzić po szkołach. Chodzić po szkołach i rozmawiać, zachęcać, dyskutować i prezentować te projekty osobiście. Oczywiście chodzenie po szkołach to nie jest chodzenie po sekretariatach, tylko jest to próba nawiązania relacji w pokoju nauczycielskim z nauczycielkami i nauczycielami, bo tak jak mówiłyśmy, no bez relacji po prostu tego się nie da zrobić. Szkoła jest atakowana zewsząd przeróżnymi mailami, które po prostu w większości przeważającej nikną. Natomiast no, dotarcie do konkretnych nauczycieli i nauczycielek to jest klucz do sukcesu i tylko w taki sposób udało nam się nawiązywać partnerstwa. Miriam. To ja też mam przykład, bo zgadzam się z Mają i tak też wynika z naszych ostatnich nawet spotkań. Źle cię słychać. Nie wiem czemu, ale dźwięk jest taki troszeczkę zniekształcony. Ojej. Próbuj podziałać i za chwilę. Wyłączyć i włączyć. Pewnie. I wrócimy do ciebie po prostu. A teraz? Wciąż jest tak trochę dziwnie. Chyba muszę zniknąć. To później wrócę z odpowiedzią. Dobrze, dzięki. Trochę się obawiałam tego, że ta odpowiedź będzie dotyczyła właśnie takiej bliskiej relacji. To nie zawsze jest możliwe, prawda? Ja to trochę nawiążę do pandemii, że teraz, kiedy jest generalnie nam trudniej się ze sobą komunikować i po prostu bezpośrednio skontaktować się właśnie czy z nauczycielem poprzez przyjście po prostu rzeczywiście do, prawda, do pokoju.
pokoju nauczycielskiego zapukanie, to jest jeszcze większe wyzwanie, prawda? Tak, ale z drugiej strony mamy przecież grupy facebookowe gromadzące nauczycielki, nauczycieli, szczególnie jeżeli są to grupy związane na przykład z edukacją kulturową, czy nie wiem, z edukacją o filmie. Tam gromadzą się osoby, które pracują w taki sposób, pracują w sposób niestandardowy i są bardziej otwarte na współpracę. No ja bym po prostu nie odpuszczała tego kontaktu osobistego. No to jest może trudniejsze, ale trzeba byłoby poszukać innych form nawiązania. Grupy facebookowe myślę, że są bardzo dobrym tutaj punktem odniesienia. Super, Miriam, powiedz coś. Czy teraz słychać mnie dobrze, czy dalej jestem robotem? Nie, już nie, już jesteś człowiekiem z krwi i kości. Tak, to ja tak, miałam, chciałam odpowiedzieć tak jak Maja, ale ja mam jeszcze przykład zupełnie inny, dlatego że w tym roku udało nam się w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu zrobić ostatnie przedpandemiczne wydarzenie, które było bardzo dużym sukcesem. To były warszawskie targi wolontariatu. Byliśmy głównym partnerem jako Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, a realizowaliśmy to z uczniami liceum. I też jest tak, że myślę, że w wielu dużych liceach takich są też organizacje uczniowskie, które są chętne do podejmowania działań, bo my nie mieliśmy żadnej współpracy z tym liceum. Znaczy, tam przyszli oczywiście goście z liceum, natomiast wszystko załatwialiśmy z licealistami, to byli maturzyści i uczniowie drugich klas. Świetni, odpowiedzialni młodzi ludzie. Naprawdę warto rozejrzeć się, bo może się okazać, że jeżeli jest aktywne liceum, w nim się dzieją różne rzeczy, to są koła takie jakby naukowe albo właśnie takie koła społeczne czy koła wolontariackie, właśnie to też jest dobra myśl, koła wolontariackie, bo wiem, że w szkołach też takie rzeczy funkcjonują i one mogą być chętne i otwarte do nawiązania współpracy. Okej, okay. A powiedzcie, ja tylko pociągnę ten wątek, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawa propozycja i ja znam takie projekty, gdzie to partnerstwo jest zawiązywane z organizacją taką młodzieżową, szkolną, ale już gromadzącą jakby samych zainteresowanych, a nie bezpośrednika nauczyciela, ale to wciąż jest zdecydowana mniejszość działań. Czy z waszego doświadczenia jest tak, że przed skontaktowaniem się z właśnie taką, z taką grupą, powinniśmy się wcześniej skontaktować z nauczycielem albo nauczycielką, czy bezpośrednio po prostu kontaktować się z grupą? My bezpośrednio kontaktowaliśmy się z grupą. Współpraca wyglądała tak, że my byliśmy uczestnikami pierwszej edycji targów, wystawialiśmy, po prostu dostaliśmy zaproszenie, żeby się wystawić, a w zeszłym roku, oczywiście długo trwała organizacja targów, takie wydarzenia mają w zwyczaju, więc odezwaliśmy, chyba my się nawet, że jesteśmy zainteresowani współpracą przy organizacji i bezpośrednio do młodzieży się kontaktowaliśmy, bo tam była taka sytuacja, że naprawdę szkoła w ogóle w tym nie uczestniczyła nawet formalnie, młodzież sama ubiegała się o dotacje, byliśmy pod mega... Tak, ale też z drugiej strony często są młodzieżowi opiekunowie, znaczy nauczycielscy opiekunowie kół wolontariatu, więc to też może się przez nauczyciela, jeżeli szczególnie jest to młodsza młodzież. Dokładnie, tak, przy młodszych na pewno, tak, tutaj akurat mieliśmy do czynienia z licealistami, w sensie z maturzystami, tak, z klasą maturalną, więc to już dorośli ludzie. Dziękuję Wam. Widzę, że są już dwa pytania, więc może na bieżąco też się do nich odniesiecie. Jak z Pani doświadczenia wygląda współpraca międzysektorowa na poziomie samorządu, to jest pomiędzy wydziałami kultury, oświaty? I w jaki sposób samorząd angażuje się w realizację projektu?
No chyba tak najlepiej to ty Kasiu odpowiesz na to pytanie jako animatorka poznańskiego programu edukacji kulturowej. Ja mogę dać przykład warszawskiego programu edukacji kulturalnej, który powstał właśnie w takim partnerstwie wydziałów miejskich kultury i oświaty z tym trzecim aktorem, czyli pełnomocniczką, która organizowała pracę. Nagroda Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, która co roku przyznawana była w mieście, była właśnie wręczana przez przedstawicieli kultury i oświaty z naszego samorządu. Tak więc jest to taki przykład rzeczywiście miejskiej współpracy. Program, w którym my z Miriam pracujemy, również jest programem inicjowanym przez marszałka województwa mazowieckiego. Operatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury. Ale jest to program jakby stricte marszałkowski. W tym sensie nie możemy mówić o partnerstwie dwóch biur, prawda? No jest to inaczej po prostu organizowany program. Natomiast rzeczywiście warszawski jest tutaj takim przykładem współpracy. Ja rzeczywiście mogę powiedzieć kilka słów, ale tak dwuterowo, z jednej strony ten poznański program edukacji kulturowej, o którym powiedziałaś, Maju, w ramach którego zresztą odbywa się dzisiejszy cykl i cykl 10 spotkań, dopiero rozpoczyna działalność i tutaj jako takiej współpracy zupełnie namacalnej, którą Państwo widzicie, może jeszcze nie być, choć jesteśmy w trakcie rozmów i negocjowania tak naprawdę różnych takich wspólnych działań z czterema obszarami, obszarem kultury oczywiście, ale poza tym także oświatą, zdrowiem i sprawami społecznymi, a także środowiskiem. I to, o czym można powiedzieć już teraz, to są rzeczy, które może są mniej oczywiste, to znaczy w ramach konkursów miejskich, chociażby tej edukacji kulturalnej, o którym tak naprawdę mówimy teraz podczas tego warsztatu i dla którego to priorytetu robimy cykl, ale także bardzo wiele inicjatyw w ramach konkursów z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ma taki charakter bardzo międzysektorowy właśnie. To znaczy tam odbywa się bardzo wiele działań, projektów, które współpracują z ośrodkami właśnie pomocy społecznej i artystami. Więc takie działania w mikroskali są liczne i tak naprawdę to, jak rozumiemy rolę Poznańskiego Programu Edukacji Kulturalnej, to tak naprawdę doświetlić właśnie te inicjatywy. No i to będziemy starali się robić przez kolejne lata. Tak troszeczkę enigmatycznie na razie muszę odpowiedzieć, bo mówię, na razie początek. Natomiast ja mam bardzo głębokie przekonanie, że w Wielkopolsce i w Poznaniu bardzo wiele jest takich działań, które może nie nazywają się międzysektorowymi, ale poznańscy aktywiści i aktywistki bardzo często wspierają się po prostu kompetencjami, zasobami właśnie w ramach współpracy z innymi. I to widać, bo widać właśnie najczęściej współpracę z oświatą, z nauczycielami i nauczycielkami, ale także osobami, które pracują na przykład w organizacjach seniorskich czy uniwersytetami trzeciego wieku. To było widać też w tym grafie, który pokazałaś, Maju, nie? Gdzie było widać, z kim możemy współpracować. Tam też te seniorskie organizacje się pojawiały. No i takimi organizacjami, które pomagają nam, wspierają nas, by bardziej efektywnie docierać do osób, które w jakiś sposób są zagrożone wykluczeniem. Czy to osobami, które mają mniejsze zasoby finansowe, ale osobami z niepełnosprawnościami, innymi grupami, które właśnie, tak jak powiedziałaś zresztą w ramach tego grafu, mogą być w lepszym kontakcie z różnymi ośrodkami pomocy społecznej. Więc to jest też widoczne w ramach tych projektów. Nie wiem, czy Miriam chciałabyś coś do tego dodać, czy mogłabym przejść do kolejnego pytania. Dobra, kiwasz głową. Ja chciałam zapytać też, momencik, tak, o to, bo to często się też pojawia w innych działaniach, które prowadzimy warsztatowych i szkoleniowych. Teraz też otrzymałam takie pytanie. Jak może podejść do współpracy, kiedy takim podłożem nie jest przyjaźń albo nie jest relacja od samego początku?
czy macie jakieś rady albo jakieś wskazówki, bo w waszej prezentacji też to było bardzo widoczne, że ostatecznie chodzi o te relacje, w tych filmach bardzo to było istotne, że często te partnerstwa później się w ogóle przeradzają w przyjaźń, ale w niektórych było widać, że już na samym początku ta relacja była jakaś taka dosyć głęboka. Co byście powiedziały właśnie o samym tworzeniu relacji tak naprawdę między obcymi ludźmi? To znaczy, co może pomóc właśnie w zawiązywaniu takich partnerstw? Miriam, widzę, że się zgłasza. Jeżeli mogę zacząć, Maja na pewno też miała bardzo dużo do powiedzenia, ale myślę, że tutaj rzeczywiście pomaga trzeci aktor, czyli w tym przypadku, w przypadku naszych MPK-owiczów, to był MPK, dlatego że oni działali obok siebie i może słyszeli o swoich działaniach, ale nie mieli w ogóle takiej iskry, nie było jakiegoś takiego, nie wiem, tego połączenia, tej liny, która by ich tam, tak jak w dochodzeniach się linkami łączy ludzi. To brakowało tych linek, które by połączyły ich, a nagle okazało się, że kurczę, działamy obok siebie, nie znamy się i możemy zacząć. I rzeczywiście tutaj ten trzeci aktor w postaci MPK-u zadziałał i też w postaci tego zadania, które im daliśmy później, czyli organizacji wydarzenia, taki eksperyment. To, co moim zdaniem też jest ważne, już odchodząc nawet od przykładu naszych MPK-owiczów, ale w ogóle do budowania partnerstw, bo rzeczywiście to nie jest takie proste, jak wydawać by się mogło, to myślę, że z mojego doświadczenia to jest ustalenie jasnych zasad. Niestety, znaczy wyznaczenie sobie wspólnego celu, tak jak mówiłam, trochę ta misja, to co ma nas łączyć, do czego chcemy dążyć i ustalenie zasad i trzymanie się ich, to znaczy, żeby już na początku nie wyjść na osobę, znaczy na osobę, instytucję, organizację, która nie będzie gdzieś wiarygodna, tylko staranie się jakby egzekwować od naszego partnera, ale też od siebie takich sytuacji. To będzie bardzo istotne na przykład w przypadku nawiązywania relacji biznesowych, dlatego że biznes będzie oczekiwał od nas konkretów, po prostu konkretnych propozycji, bo może być tak, że to będzie super zagranie PR-owe, na przykład dla kogoś, żeby wejść w jakiś projekt i misja też jest gdzieś zbieżna, czy cel, może ktoś jest pasjonatą jakiegoś tematu, natomiast tam po tej drugiej stronie są ludzie, którzy na co dzień zazwyczaj pewnie siedzą w mailach, w tabelach i te działania społeczne są dla nich kosmosem, więc potrzebują też takiej instrukcji obsługi. O, myślę, że to jest dobre powiedzenie, po prostu ustalenie takiej wspólnej instrukcji obsługi projektu i do czego ta instrukcja obsługi ma doprowadzić, jaki jest tego cel. Ja jeszcze tylko dopytam, czy takie ustalanie na samym początku podziału zadań, obowiązków, jak się po prostu dzielimy tym na samym początku, chyba może być dobrym pomysłem, prawda, w ramach tego, co powiedziałaś. Tak, bo też jeżeli nawiązujemy z kimś współpracę, to raczej, często jest tak, że potrzebujemy jego jakiejś kompetencji, o tym, o czym mówiłyśmy z Mają. Więc wiadomo już z góry, że chcemy trochę zakładamy, co jedna i druga strona mogłaby wnieść, więc fajnie od początku to ustalić, bo jeżeli na początku nie ustalimy, kto za co jest odpowiedzialny i zaczniemy sobie wchodzić w pole, to mogą po prostu rodzić się jakieś konflikty i tutaj pewnie każdy ma jakieś takie doświadczenie. Dziękuję Ci bardzo, Miriam. Chciałabym dopuścić do głosu Maję, natomiast dlatego, że jest już za 5:06, przepraszam Cię, Maju, nie możemy, dlatego, że chciałabym rzeczywiście wywiązać się z tej przyrzeczonej właśnie długości webinaru. Mówiliśmy, że to będzie 2 godziny, nie dłużej.
Dlatego bardzo, bardzo Wam dziękujemy, Miriam i Maju, za Waszą prezentację i za dawkę wiedzy. Ja chciałam powiedzieć wszystkim, że 26 listopada jeszcze jest możliwość spotkania się z naszymi panelistkami i porozmawiania dokładnie na ten temat, pogłębienia tych informacji. Odbędzie się wtedy warsztat, odwiedźcie na wydarzenie na Facebooku albo stronę Wydziału Kultury, albo stronę Centrum Praktyk Edukacyjnych. Tam znajdziecie wszelkie informacje. 26 listopada zgłoście się przez formularz zgłoszeniowy. Są jeszcze miejsca. Będzie też możliwość wręcz skonsultowania swojego pomysłu z dziewczynami, więc to jest bardzo fajny pomysł na przećwiczenie się przed wysłaniem oferty w konkursie. Jeszcze bardzo raz chciałam Wam podziękować. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. No i do zobaczenia na warsztacie i pewnie podczas innych wydarzeń z zakresu edukacji kulturowej. Do zobaczenia, do widzenia.